Były czasy, był moment, kiedy właśnie plakat był główną dekoracją mieszkań, kiedy plakat był najtańszym dziełem sztuki, które wieszało się w domu, kiedy plakat zastępował obrazy i tym podobne rzeczy, na które po prostu społeczeństwa nie było stać. Dzisiaj jest podobna sytuacja, bo wiele osób mówi, że no wiesz, ale mnie nie stać na twoje plakaty, bo chciałem go kupić, ten plakat kosztuje kilkaset złotych. Teraz mają tak naprawdę no moje kultowe takie plakaty ulubione, jest tam Miś, jest tam Dziecko Rozmer, jest Madame Butterfly, jest Her, jest Sztuka Kochania, no to są plakaty, które były poszukiwane przez odbiorców. Zrobiliśmy kolekcję, która jest właśnie dla młodych ludzi. To są magnesy, to są właśnie te torby płócienne, są kubki termiczne dla ludzi zagonionych, którzy muszą z kawą wyjść poza kawiarnię. No i jest ukłon w stronę niepalących cały czas. Uważam, że to jest nadal do dupy. Jest papier toaletowy. Wszyscy mówili, że zwariowałem, dając swój plakat na papier toaletowy, ale zapewniam wszystkich, proszę Państwa, on jest bardzo delikatny i bardzo miękki. Także szanujcie niepalenie i używajcie go. A ze mną w studiu mistrz polskiego plakatu, pan Andrzej Pongowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Andrzeju, widzieliśmy przed chwilą materiał, który się kończy na wypowiedzi na temat pana jednego z najsłynniejszych plakatów, który teraz pojawił się w wersji na papierze toaletowym. No jest to dla mnie przede wszystkim satysfakcja, bo ten plakat ma 20 lat. Mało kto pamięta. Wszyscy mówią, wiesz, to niedawno. Nie, to już 20 lat temu. Wtedy była potężna afera wokół tego plakatu. Z racji tego, że to było jednak finansowane z budżetu państwa, czyli Ministerstwo Zdrowia. Ale po czasie on gdzieś tam, nie wiem, spowszedniał. Oczywiście ludzie go nadal kochają, głównie młodzież i dzieciaki. Natomiast główny mój przekaz, bo przecież ja go nie robiłem po to, żeby go cieszył, tylko żeby działał. Główny przekaz, że papierosy są do dupy i rzeczywiście śmierdzą, jest dzisiaj troszeczkę gdzieś tam zmalał. Dlatego zdecydowałem się na powrót tego plakatu w takim kontekście i to na spotkaniach z publicznością, a miałem ich ostatnio kilka, mówię, że ja nie mam przeciwko nic. Jeżeli Państwo chcecie go używać i sobie podcierać tym papierem, wszystko w porządku, jest naprawdę delikatny. I powiem Pani szczerze, że jak to mówię, to dopiero wtedy ludzie przychodzą i mówią, to proszę mi podpisać, jakoś gdzieś jest ten... Pani mi jedna w Łodzi powiedziała, wie pan, ja pana tak ubóstwiam, pana pracę, no jak ja bym mogła pan... Jak mogę się teraz Pongowskim podcierać? Tak. Nie, uważam, że papierosy są nadal tak straszne. Ja nie mówię o zdrowotnej, o tej... Nawet gdyśmy rozmawiali, prawda, że dzisiaj jakby powietrze w instytucjach, w biurach, w autobusach zostało oczyszczone z dymu i każda osoba, która pali, jest natychmiast wyczuwalna, więc myślę, że to jako prezent szczególnie świąteczny i do zobowiązań. O, proszę bardzo, niech to będzie zobowiązanie. Tak będziemy i oddzielamy po jednym kawałku przez cały dzień i mówimy, nie paliłem. No ciekawe, ile osób ten papier jednak postawi sobie na półeczce no, gdzieś, ludzie, prawda, tak, niż zawiesi jednak w łazience. Bo... Ale jeżeli on będzie stał na przykład na półce przy komputerze i będzie przypominał, że nie palę, myślę, że to fajny pomysł. Rzeczywiście, niech on będzie prezentem typu, nie wiem, stoi sobie przy komputerze, czy nie wiem, w kuchni rano. Na zasadzie zobowiązania noworocznego, no za chwileczkę mamy nowy rok, to no tak, to każdy jest warto. Będzie podejmował nowe wyzwania. Ta cała kolekcja stworzona właśnie dla Empiku, gdzie są pana najlepsze prace. Najlepsze? Czy rzeczywiście najlepsze? Czy pana ulubione? Kto dokonywał wyboru? To jest bardzo ciężko powiedzieć, bo rzeczywiście teraz ten rok ostatni jest takim rokiem podsumowań. Ja bardzo dużo miałem wystaw i taką wystawę podsumowującą w Łodzi, w Muzeum Kinematografii, jeżeli chodzi o plakat filmowy. Wiem dokładnie, ile zrobiłem plakatów, bo troszeczkę mi 1200. O kurczę, bo także, jak czytałam, statystyki podają, że to jest 1000, tak, czyli nie, to jest więcej. Więc mamy to właśnie dzięki filmowemu nam to wzrosło, 1200. I w takiej ilości ciężko powiedzieć, które. Ja podjąłem decyzję taką, że te plakaty, które ludzie poszukują czy pytają najczęściej, dlatego Miś, dlatego właśnie papierosy są do dupy, dlatego Sztuka Kochania, którą też bardzo ludzie lubią, dlatego mój ulubiony Hamlet z krukami z Legnicy. Także to są te rzeczy. No i Woody Allen, bo pomyślałem sobie, że Woody Allen, należy go przypomnieć, że sam robiłem do Woody Allena, bo to jest twórca, który mi strasznie imponuje. No, człowiek, który nie jest młody, ale filmy produkuje i to na bardzo przyzwoitym poziomie, chyba dwa rocznie nawet, tak mi ostatnio wyszło. No jest godzin podziwu. Ja miałem przyjemność zrobić do Manhattanu przecież jednego z, można powiedzieć, kultowych i jego lepszych filmów.
I czy ta kolekcja, która teraz powstała, komercyjna kolekcja, prawda? Czyli właśnie jak to, ten dostęp powszechny już do pana sztuki, który kiedyś nieosiągalny dla większości osób. Pan też o tym wspomina, że taki był tego cel, żeby właśnie ludziom, szczególnie młodym, przybliżyć tę sztukę i dać możliwość obcowania z nią na co dzień. Ja mam gdzieś misyjność. To może nie najlepiej brzmi, ale cały czas mi się wydaje, że jeżeli się jest twórcą i twórcą jeszcze w dodatku ulicznym, bo jestem przecież twórcą ulicznym, ja pracuję na mediach, które są natychmiast na ulicy pokazywane, należy ludziom powiedzieć, naprawdę fatalnie się żyje w pustych ścianach. Tak jak źle się żyje z papierosem w ustach, tak samo źle się żyje z pustymi ścianami. Dzisiaj, jak oglądam w różnych gazetach wizualizacje, no to głównie jest mebel, jakaś fajna lampa, natomiast dzieł sztuki malutko. Jeżeli są dzieła sztuki, to albo są strasznie udziwnione. I tu mi się wydaje, że zrobiliśmy zbyt duży odskok, bo sztuka współczesna za bardzo odskoczyła od tej sztuki, która była, nie wiem, 20-30 lat temu i gdzieś się to rozeszło i dlatego ludzie mniej chodzą do galerii, nie rozumieją tej sztuki współczesnej. Trzeba było to stopniowo przesuwać. Natomiast obcowanie z kulturą, ze sztuką, z książką, z muzyką jest tym czymś, co właśnie nas odróżnia od zwierząt. No bo jeżeli my się budzimy rano, zjadamy, kładziemy się spać na jedzeni lub głodni, ale w każdym razie i cały dzień jakby w głowie nic nie zrobiliśmy, no to dla mnie to jest jakieś zmarnowanie tego daru od Boga. Natomiast myślę, że chociaż minimalne uczestnictwo w kulturze, czyli nie w tej kulturze nawet wysokiej, czyli już nie namawiam kogoś, żeby koniecznie chodził raz w tygodniu do opery, ale żeby, nie wiem, zwrócił uwagę, że jest fajna książka, żeby posłuchał muzyki, wszystko jedno jak ją zdobędzie, ale żeby jej posłuchał. I rzeczywiście, gdyby mógł zorientować się, że w Polsce zawsze była wysoka kultura plastyczna, bo Polska Szkoła Filmowa, Polska Szkoła Plakatu, Polska Szkoła Ilustracji, cudowne nazwiska Szancera, Wilkonia, no to wszystko my mieliśmy i mamy w naszym dorobku. Ale nie docenialiśmy też nie tego, docenialiśmy, prawda? Bo tak, ten polski plakat, to jak też rozmawialiśmy właśnie w Empiku, wspomniał pan o tym, że to nie Polacy wymyślili tą nazwę, to nie my o tym mówiliśmy, tylko mówiła zagranica i to też pana wszelkie nagrody, osiągnięcia to głównie tam, nie w Polsce. Większość Polaków ma dobre osiągnięcia za granicą. Właśnie u nas coś jest takiego niedobrego z nagradzaniem. Co się dzieje z tymi Polakami? Nie. My mamy, zresztą teraz była cała debata przecież niedawno na temat Dnia Niepodległości, w ogóle spraw wolnościowych, świętowania tych rzeczy. No, my wolimy świętować przy grillu, niż na przykład wywiesić flagę i powiedzieć, jestem Polakiem. Mamy duże tendencje, żeby zachwalać zagraniczne i się, nie wiem, cieszyć z tego, że ktoś coś tego, natomiast o swoim zapominamy. To jest naprawdę genialny kraj, jeżeli chodzi o kulturę, z potężnym, wielkim dorobkiem, którego nam wszyscy na świecie zazdroszczą. Nie będę mówił banałami typu, nie wiem, Chopin, Mickiewicz, takie rzeczy. Nie. Jak ja gdzieś jadę, niedawno miałem wystawy w Edynburgu i Stambule, bardzo różnorodne, prawda? Tu Edynburg, miasto, można powiedzieć, młodych ludzi, studenckie, akademickie i Stambuł, 17-milionowa metropolia mieszających się azjatycko-europejskich, jeszcze islamskich wpływów. I tu i tu te środowiska, w których działałem, świetnie wiedziały o polskim plakacie, prawda? Zazdrościły tego. Profesorowie mówili, wie pan, no ja pamiętam, gdzieś tam studiowałem, to był Świeży, był Tomaszewski, Starowiejski. Potrafią to wymienić. No, spróbujmy wyjść na ulicę. Mówię do środowiska naszego. Chodzi taka anegdota w Warszawie, że studentka na Akademię Sztuk Pięknych zdająca została zapytana o profesora Tomaszewskiego, który, można powiedzieć, podstawę polskiego plakatu i guru Akademii Sztuk Piękną, no i przepraszam, nie znam. No. I to o czymś świadczy, prawda? No więc jeżeli środowisko akademickie nie jest w stanie zmusić się do przejrzenia historii sztuki, no to co mówimy o ludziach tak na ulicy. Takich prostych, którzy nie ma. Ta kolekcja ma na celu spróbowanie, zaproście nas do domu, polską sztukę. I czuje pan, że ci młodzi ludzie, którzy, no bo pewnie to są w większości młodzi ludzie, którzy kupują te rzeczy, oni to kojarzą? Oni to jest kojarzą? Bardzo różnie. Jak ja czasami rozmawiałem z osobami, które to kupiły, to pokolenie 50+ kupuje, bo pamięta Pongowskiego. 50+ pamięta polski plakat. 50+ pamięta, że fajnie było, bo u mnie w domu wisiał. Są ludzie, którzy mówią, pamiętam, mama mi powiesiła pana plakat papierosem do dupy i dzięki temu nie palę. A młodzi ludzie traktują to jako atrakcyjny znaczek, jako atrakcyjną... No właśnie, chyba już taką komercyjną rzecz. Chyba, tak, że kojarzą filmy Wpadkę typu mamy z lodówkami.
bo to jest, z tymi magnesami. Tak, bo okazało się też, żeśmy nie przewidzieli, mam że, do dupy ten że po prostu dzisiaj rzeczywiście lodówki są obudowane. Ja myślałam, że lodówki stoją tak, że mają. Można przyczepić magnes do lodówki. Ale jest, bo przynajmniej wśród moich znajomych właśnie jeszcze dużo osób ma te lodówki tymi magnesami. Ma przy kaloryferach przyczepione. Ale w ogóle lodówka, szkoda, że ona jest obudowana, bo ona była takim miejscem, które pokazywało, czym żyje rodzina. Ja zawsze lubiłem te magnesy, karteczki. Tysiące różne takie karteczek. To jest rzeczywiście fajne. Wszystkie pana plakaty, te filmowe szczególnie, najbardziej znane, czy powstawaniu tych plakatów towarzyszyły jakieś ciekawe historie, anegdoty, bo wiem, że na pewno były cenzurowane swojego czasu. To znaczy, że mamy czas na serial, tak? Bo jak zacznę opowiadać, to zawsze nie jest tego dużo. 1200 faktycznie. Nie, oczywiście były takie, które były anegdotyczne. No, jeden z najpiękniejszych piękniejszych anegdot to była do pierwszego plakatu, jaki robiłem dla do Męża i Żony. To w momencie, kiedy Hanuszkiewicz, a wtedy robił Męża i Żonę w Narodowym, pokazał plakat Cholubkowi. On powiedział, wiesz, no Adam, dupa w teatrze. No to Adam Hanuszkiewicz usunął teatr i do dzisiaj ten plakat funkcjonuje jako absurd pewien, bo oczywiście do mnie to dotarło po czasie, że na tym plakacie nie jest napisane Teatr Narodowy, czyli on był na ulicy wyklejony, tylko nie było miejsca, gdzie jest gdzie się odbywa. Także to są takie, no i oczywiście różne z cenzorami, czy Imperium Namiętności, gdzie cenzor mi powiedział, że dwie piersi nie przejdą, czy Kung Fu, gdzie cenzor mnie pytał o sznurki, o takie rzeczy, no tego jest naprawdę dużo. Czy o Misia na przykład, gdzie wciskałem ciemnoty, że Misio to ta buźka zaklejona, to jest takie, jak się na misiach tam nakleja buźkę, on tak patrzył na mnie i dzisiaj myślę, że dokładnie wiedział, że ściemniam, no ale z cenzurą to było w ogóle dziwnie, bo mnie się wydaje, że w pewnym momencie oni traktowali to jako pewnego rodzaju wentyle, które gdzieś tam miały rozładować atmosferę, no a to rozładowało tak, że się wszystko zmieniło. Czy często pan musiał odmawiać, stawiać na swoim, jakby dokonywać takich wyborów, bo jeżeli się tworzy plakat, szczególnie filmowy, no to nie jest już tylko i wyłącznie wizja artysty, ale trzeba ten film obejrzeć i się do niego jakoś ustosunkować, czy... No, ja jestem twórcą do wynajęcia, bo rzeczywiście ja ubóstwiam pracować, ubóstwiam ten moment zlecenia, adrenaliny, która towarzyszy telefonowi czy mailowi dzisiaj. Ale kiedyś było o wiele łatwiej, bo po pierwsze zawód był traktowany tak jak dzisiaj zawód lekarza czy krawca, bo nikt nie pójdzie sobie uszyć garnituru do chirurga, a nie zoperuje się u krawca. Natomiast bardzo wiele osób projektuje same, więc tych projektantów dzisiaj jest znacznie więcej. Natomiast wtedy była grupa ludzi, której się ufało i to były te osoby, które projektowały wszystko jedno, czy plakaty, czy okładki, czy jakieś rzeczy, ale to byli graficy, projektanci. I poza komisjami, które oceniały jakby skalę wartości artystycznej tego, nikt się nie wtrącał. Dzisiaj mamy takie sytuacje, że prezes mówi, wie pan, pokazałem żonie przy obiedzie, nie podobało się. Tak, że po prostu, no wie pani, no tego nie biorę pod uwagę, że może żona na przykład przy obiedzie powiedzieć, no wiesz, no troszkę za żółte, albo jakbyś go poprosił, żeby tam na niebieski zmienił. No. I co pan wtedy ulega? Tak, ponieważ to jest zlecenie, więc ja oczywiście muszę podlegać kwestii takiej, że jednak to klient płaci i on zamawia, ale nie poniżej pewnego poziomu. Jeżeli to są uwagi, które wchodzą w zakres mojego dorobku, czyli jakby ja to podpisuję i wszyscy mówią, kurczę, ale puścił pawia albo coś takiego, no nie, sorry, no tak nie mogę sobie pozwolić, to wtedy mówię, że no niestety nie. Takich sytuacji było kilka, ale nie za często, natomiast no większość... Prowadzę tyle rozmów wcześniej i mamy świadomość, co chcemy osiągnąć, że z reguły to jest wstrzelone. No. Ale jest o wiele trudniej niż kiedyś. Tak, ale chyba też klienci mają tą świadomość, do kogo kierują tą prośbę, prawda? Tak, że to jest ratuje, już jednak nazwisko i jest ta marka i tutaj też nie mogą sobie za dużo pozwolić. Skąd ten plakat w pana życiu się wziął? Jak to się zaczęło? Dlaczego pan zdecydował się właśnie na taką formę? Czy pan wiedział, że pan robi plakat kultowy? Chodziło mi się. Ja mówię, człowieku, wtedy to słowo kultowy nie istniało. To dlatego, że uważają, że państwo jesteście idiotami. Dokładnie dlatego. Kieślowski sobie jakoś wymyślił, że jeżeli będzie katastrofa, to przeżyją ci, co siedzą na końcu.